Kolejny dzień i kolejna książka Influ. Cześć, ja jestem Lola i dzisiaj zapraszam Was na recenzję Boże Beata od Mateusza Glena, czyli tej jednej ciotki, czyli postaci wykreowanej przez Mateusza w social mediach, głównie na TikToku. Z tego co pamiętam, przynajmniej mnie się wyświetla głównie na TikToku. Powieść komediowa z nutą mafijności, z nutą detektywistyczności. Czy to słowo istnieje? Wszystko ładnie, pięknie, znana postać w internecie, przynajmniej podejrzewam jakiejś części osób, ale jak to wygląda w pisaniu, sprawdźmy. Ciotka prowadzi nam tutaj narrację pierwszoosobową i opowiada, jak to wybywa do ciechocinka, do sanatorium po operacji, aby się kurować. No i jeszcze w podróży. Z Gdyni w pociągu spotyka pewną kobietę, ksywka Ruda. W tym momencie przedstawia się jako Elwira i okazuje się, że jadą razem do tego samego miasta, do tego samego miejsca. I już na samym początku okazuje się, że rzeczona Ruda zaprasza ciotkę na tajemne spotkanie, gdzie prezentuje jej i Kilkoro innym wybranym kobietom magiczny lek na odchudzanie. Oferuje im pierwsze pudełko za darmo, kolejne już z dopłatą, ale coś w tym wszystkim śmierdzi. Coś wydaje się podejrzane i jakiś taki zbyt duży nacisk na, na ten lek jest tutaj przez w sumie antagonistkę <głodzione> kładziony. No i ciotka będąc y, ciotką wścibską próbuje rozgryźć o co tak właściwie naprawdę chodzi i czy nie ma w tej sytuacji jakiegoś drugiego dna. W międzyczasie wpada na dosyć na początku nieprzyjemnego, gburowatego, Typa, który jako pierwsze wrażenie kradnie jej taksówkę z przednosa, no i gdzieś tam zaczyna się ciotką interesować. Tyle mogę powiedzieć w skrócie. Jak to wygląda w praktyce? Moi drodzy, jak widzicie, znaczników prawie w ogóle nie ma, o ile jest to widoczne, bo jeżeli nie jest, to są dwa. Jeden oczywiście klasycznie na tym co mnie bardzo bardzo zawsze denerwuje podejrzewam co prawda że to mógł być jakiś zamysł taki celowy no ale dla zasady podkreślałam jutrzejszy dzień a drugim znacznikiem jest na, samą, na samej końcówce plotu z którego się nie spodziewałam a poza tym czy są uwagi owszem także po kolei zaczniemy od początku narracja pierwszoosobowa siedzimy w głowie głównej bohaterki jeżeli ktoś nie jest zaznajomiony z postacią wykreowaną przez Mateusza Glana w internecie, to po pierwsze absolutnie nie szkodzi. Co prawda moim zdaniem hmm, taka krótsza forma bardziej mnie śmieszyła niż podczas czytania. Podczas czytania momentami ciotka wydawała się dosyć wredna, ale z czasem to wrażenie przeminęło i wzrosła też moja sympatia do tej bohaterki. Nie miałam do czynienia z audiobookiem, ale wiem, że jest czytane przez autora, więc nie wypowiem się. Z jednej strony brzmi to dosyć ciekawie i kusząco ze względu na to, że Mateusz prowadzi tę postać w internecie już bardzo, bardzo długi czas, więc powiedzmy, że byłby w stanie lektorować nam ciotkę. Z drugiej strony, czytanie własnych tekstów przez autorów może czasami wybrzmieć źle. I mam tutaj w myśli, to jest stary przykład, jasne, i jest pewnie ich o wiele więcej. Um, gdzie pewnie nie każdy jest tragiczny, ale mam tutaj w myśli Blankę Lipińską. Nie wiem, czy ciągle, ale kiedyś był dostępny chyba nawet cały audiobook, 365 dni czytany przez Blankę. Nie wiem, muszę sprawdzić, czy ciągle jest na YouTubie. W każdym razie odpaliłam kiedyś z ciekawości i wymiękłam po chyba trzech minutach. W każdym razie, co do audiobooku, nie będę się tutaj wypowiadać w tej sytuacji, ponieważ nie słuchałam mnie, nie miałam do czynienia, niestety. Pewnie jak się znajdzie okazja, to sprawdzę i zobaczę, jak to tam wygląda. Jeżeli chodzi o samą treść. Bo ciotka, ciotką, jakby nie za bardzo. Może tak, ona została wykreowana już w pewien sposób dawno temu, i wydaje mi się, że nie traci tutaj jakoś bardzo tego uroku. Z którym widzimy się z nią w krótkich formach TikTokowych, czyli jest taką, ciężką taką chcę dobrze taka dobra dobra rada wszechwiedząca ciocia co to pomoże co to się zastanowi co to skrytykuje czyli przerysowane stereotypowe wyobrażenie takiej właśnie starszej cioci która to wszystko wie najlepiej i to się tutaj zgadza w tej książce jak najbardziej jest to książka obyczajowa i nie miałam wrażenia że którykolwiek z bohaterów jest papierowy tak na dobrą sprawę czy to Elwira która tak właściwie ona na początku pojawia się chyba najczęściej, i później jest jej coraz mniej, coraz mniej. To jednak gdzieś tam swoją postacią jest w stanie coś reprezentować, przedstawia jakąś poniekąd charyzmę przedstawia jakąś manipulację. Jest Tadeusz, który ma charakter development od początku odbycia gburem do troszeczkę poprawiania się dalej. No i postaci poboczne, którym nie jest dużo czasu poświęcone, co prawda, no ale ciągle one gdzieś tam... Myślę, że to też jest kwestia tej narracji, gdzie główna bohaterka nadaje ksywki, przezwiska tym pobocznym paniom i też w ten sposób jest o nich trochę łatwiej pamiętać. Także narracja sama w sobie robi tutaj bardzo dużo, przynajmniej w mojej opinii. Jeżeli chodzi o najważniejszą część, moim zdaniem, jeżeli rozmawiamy o książkach influencerów, to to, czy ten tekst wygląda, czy on jest poprawny, czy on się zgadza z językiem polskim, z jego zasadami, czy, czy to jest pełnowartościowy produkt, za który nie żal mi wydać pieniędzy. Co do języka, jest ładnie zrobione. Jest, znaczy tak, powieść komediowa, Owszem, wydaje mi się, że tę komedię tutaj załapałam, jak najbardziej, chociaż totalnie nie wiem, kiedy ostatnio czytałam komedię, czy oglądałam nawet, nie wiem, jakoś nie za bardzo się interesuję tą strefą kultury, tak szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że złapałam, że jest to tutaj takie, wiecie, takie powymyślane, takie przerysowane, takie właśnie podpośmianie się zrobione. Jest dużo takich przejęzyczeń, dużo niepoprawnych słów, ale ja mam świadomość, że jest to zrobione intencjonalnie. Nawet zapis w pewnym momencie jest wyróżniony. Znalazłam chyba tylko jedno Literówkę, która wydaje mi się, że mogła być niespecjalnie zrobiona, ale nie zaznaczyłam jej niestety, więc się nie pochwalę, gdzie to dokładnie było. Zdaje się, że to była odmiana, odmiana jakiegoś słowa, po prostu źle zrobiona. W każdym razie te większość tych intencjonalnych przejęzyczeń jest też inaczej trochę zapisana, żeby dodatkowo to podkreślić. Część z nich nie, ale już na pewnym etapie lektury wiemy i poznajemy tę postać na tyle, żeby zrozumieć, że owszem, ona może rozumować w ten sposób. I po prostu w ten sposób sobie coś zapamiętała, i tak przekazuje to na kartach powieści. Styl jest bardzo le lekki, bardzo szybko się to czyta, prosty język, w bardzo prosty sposób są opisane sytuacje, osoby, wszystko tak naprawdę. Co też swoją drogą sprawia, że mogę śmiało polecić tę książkę na zastój czytelniczy, bo przejście przez nią dosyć. Szybko, prawdopodobnie będziecie się dobrze bawić i, i może pośmiejecie się z maślakowej, czyli z Nemezis, z ciotkim. Także, generalnie tak, uważam, że jest to pełnowartościowy produkt i absolutnie nie żałuję, że wydałam na niego pieniądze. To, co gdzieś tam mnie ubodło. I to jest chyba jedna rzecz, do której mam takie zastrzeżenie typowo chyba do czy po prostu takie taki zgrzyt się pojawił podczas czytania. Kiedy ciotka właśnie spotyka Elwirę w pociągu i coś tam sobie rozmawiają i dochodzi do przedstawienia się, Elwira wymienia swoje imię, a nasza główna bohaterka stwierdza, że no w sumie to wszyscy nazywają mnie ciotką, więc ty też mnie tak nazywaj. Bo w sumie to prawie nikt nie używa mojego imienia. I to imię nie zostaje wymienione przez całą książkę. Tam nawet jeszcze jest jedna sytuacja później, gdzie musi to imię podać, zdaje się, w jakiejś urzędowej sprawie, w sensie takiej bardziej formalnej. I też nie jest to imię zapisane, i wydaje mi się, że to po prostu tutaj już później nawet nie, bo to była taka opisówka, skrócenie, że trzeba było się wylegitymować, powiedzieć coś. Także to nawet aż tak nie zabolało, ale właśnie ten początek, nawet po tym, jak skończyłam tę książkę już kilka dni temu, to ten początek ciągle pamiętam, że mi przeszkadzał, że żadne imię nie zostało tutaj nadane. I z jednej strony rozumiem, bo wiąże się to z postacią, którą fani będą nazywać w jeden i ten sam sposób. I jest to już pewna, pewna. Rodzaju persona, której wydaje mi się, że gdyby nadać złe imię, w sensie złe, takie, które mogłoby ewentualnie nie pasować według widowni do postaci no to tutaj by był jakiś zgrzyt, czy coś takiego. To jest jedyne wyjaśnienie, które nasuwa mi się na myśl, a ja bardzo chętnie przygarnęłabym takie imię. Nawet rzucone ten jeden raz, a później nigdy więcej nie wymienione w treści, to ten jeden raz rzucone myślę, że wyszłoby naturalnie po prostu, choćby rzucić imię, przecinek, ale wszyscy nazywają mnie ciocią. I myślę, że to by wystarczyło i to by było wystarczającym argumentem na to, żeby coś tam podać coś tam zdradzić i żeby wyglądało to naturalnie, bo w momencie, w którym w dialogu jest pytanie o imię i próbujemy się wykręcić w jakiś sposób, może znajdę ten fragment, może będzie łatwiej to przytoczyć i pokazać wam, o co chodzi. Po prostu wyszło tutaj to bardzo nienaturalnie. Okej, okay, jest, to jest strona 21, także sam początek. Nie będę przytaczać całego dialogu, tylko właśnie tutaj ten konkretny fragment. A pani nie ma imienia? Dopytuje Elwira. Oj, toć mam, ale rzadko kiedy używam, nie pamiętam, kiedy ostatnio ktoś się do mnie po imieniu zwracał. I tak prawie każdy mówi mi ciotka, także pani niech też mnie tak nazywa. Będę szybciej reagować. Śmieję się i zdaje sobie sprawę, że faktycznie mało kto mówi mi po imieniu. Także no nie wiem, ocencie sami. Jak dla mnie wyszło trochę nienaturalnie i można by było po prostu od to imię gdzieś tam rzucić z dopiskiem, że nikt się tak po prostu do niej nie zwraca. No ale słuchajcie, tak naprawdę... To to jest chyba mój jeden potężny zgrzyt w tym wszystkim. Jest jeszcze jedna kwestia, to przy samej końcówce, co prawda więc nie będę spoilerować, ale tam wydaje mi się, że zosta zostało zostawione jedno niedociągnięcie, z jednej strony usprawiedliwione tym, że bohaterka nie miała w jaki sposób. Dowiedzieć się szczegółów. Z drugiej wydaje mi się, że było miejsce na to, żeby, żeby to dodać, żeby to trochę domknąć, no ale nieważne, to jest część spoilerowa, nie będziemy tutaj spoilerów robić i tak naprawdę to są dwie rzeczy, które gdzieś tam mi nie podpasowały. Poza tym, jeżeli chodzi o samą akcję, no dosyć przewidywalne, jest to literatura obyczajowa. Czyli rzeczywiście wchodzimy do tego sanatorium i żyjemy sobie z tą ciotką i obserwujemy, jak wygląda ta mafia dietowa, przerywana czasami ćwiczeniami, rehabilitacją, no ale pojawia się też wątek romantyczny. I moim zdaniem wyszedł bardzo fajnie. Ja bardzo kibicowałam już od pierwszego momentu gdzieś tam spotkania, nie tego pierwszego, pierwszego, ale takiego pierwszego w twarz. Spotkania. Zaczęłam kibicować, zaczęłam slipować te dwie postacie, także generalnie wyszło fajnie. Nie było to natychmiast, że już że ten wątek romantyczny jest bardzo pospieszony. Absolutnie nie. Wydaje mi się, że tempo tutaj było bardzo dobre, tak samo jak rozwój samej akcji, całej tej tajemnicy, intrygi rozwiązywania tego wszystkiego. Wydaje mi się, że. Szło to właściwym tempem, nic nie było za szybko, nic nie było przeciągnięte odpowiednie wstawki, takie reliefy zostały zastosowane, żeby nas nie przytłoczyć nadmiarem informacji, tylko gdzieś nam na chwilę odetchnąć, zrobić coś takiego, wiecie, właśnie zwykłego. Jesteśmy w sanatorium, więc nie będziemy się za zajmować tylko i wyłącznie tą intrygą, ale też pójdziemy na rehabilitację, pójdziemy zjeść obiad. W ogóle bardzo dużo temat jedzenia jest tutaj poruszony, no i właśnie takiej niebezpiecznej dosyć diety, co też wydaje mi się, że ciągle jest fajnym nawiązaniem do problemu społecznego. Które dzieje się ciągle i dzieje się również na social mediach, gdzie pokazywane nam są raczej, no teraz już coraz rzadziej, znaczy może nie że rzadziej, ale coraz częściej dostajemy sylwetki niedoskonałe, takie wiecie. Gdzieś tutaj jest brzuszek, gdzieś tu jest boczek, gdzieś tu y, lata pod ramię, tak jak mi na przykład, gdzieś Celurit, gdzie wśpryszcze i tak dalej, a nie są to tylko te idealne, wyszczuplone sylwetki. No ale ciągle wydaje mi się, że ten problem kompleksów y, wynikający z. Tego właśnie idealnego pokazywania tych najlepszych fragmentów życia w social mediach został tutaj poruszony na trochę innym podwórku, a jednak ciągle gdzieś rezonuje, tak mi się wydaje przynajmniej. Także podsumowując, bo moi drodzy, ja nie mam na co narzekać, jestem zadowolona, jest to pozycja, gdzie jestem świadoma, kupuję produkt, który został wyprodukowany przez, w tym przypadku influencera, jestem zadowolona. I wiem, że trzymam tutaj książkę. Wiem, że trzymam coś, na co zostało poświęcone bardzo dużo pracy, bardzo dużo roboty, bardzo dużo zaangażowania. I jeszcze do tego osoba pisząca y, całą tę treść wie, jak to zrobić. Umie się posługiwać językiem, umie się posługiwać mechanizmami pisarskimi, ma bardzo ładny warsztat. Przede wszystkim. I po prostu czyta się to z przyjemnością. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o Boże Beata, no to będzie to 8 na 10. Tak jak mówię, ja z komedią nie mam za bardzo, zbyt dużo do czynienia. Podobnie jak z obyczajem. To jest świetna książka, jeżeli potrzebujecie czegoś lekkiego. Jeżeli potrzebujecie czegoś, co sobie poczytacie niezobowiązująco. Gdzie może się gdzieś zaśmiejecie. Gdzieś jakieś takie złośliwości, dociekliwości mogą was Rozbawić. No i myślę, że poleciłabym też na zastój czytelniczy, gdzie nie macie siły na te duże to mistrza czy skomplikowaną fabułę. No to tutaj takie leciutkie coś jak najbardziej zdecydowanie. Polecam. No i co moi drodzy, to tyle. No da się zrobić dobrą książkę będąc influ... Da się. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to koniecznie zostawcie komentarz o treści Zołza Maślakowa. A jeżeli już czytaliście Boże Beata, no to koniecznie dajcie znać, co o tym myślicie, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, bo tak też może być. A my widzimy się następnym razem. Pa!